Dzień dobry, ja nazywam się Anna Wieczorek, a to jest Akcja Adaptacja. Już napisaliśmy swoją pierwszą wersję która uznaliśmy, że może być tą ostateczną, którą pokażemy komuś więcej, dlatego teraz... Dlatego teraz czas na to, żeby sprawdzić jej brzmienie. Dlatego też przed nami próby czytane. Nie. Nie pomyliłam tematu. Ja wiem, że próby czytane kojarzą nam się głównie z aktorami, z reżyserem ewentualnie, ale moim zdaniem udział dramaturga czy adaptatora w takich próbach jest nie mniej ważny. Już odpowiadam, dlaczego. Otóż czasami dobrze na takiej próbie przysłuchać się rzeczom, których nie byliśmy w stanie wyczytać z papieru. Czyli dobrze jest usłyszeć to, co być może z naszych myśli nie przeniosło się na papier. Ale zacznijmy od początku. Co to jest próba czytana? Ano nic innego jak rodzaj próby, na której czyta się tekst sztuki lub adaptacji. Wiem, mało odkrywcze, ale chciałam nas jakoś wprowadzić w proces tej próby czytanej, która tak wielce pobrzmiewa nam tutaj w tym odcinku. Otóż, gdybyśmy byli już na takim poziomie naszej pracy jako adaptator, czy dramatopisarz, czy dramaturg, o tym rozróżnieniu, które istnieje, będę mówić w następnym odcinku, także już teraz na to zapraszam. Jeśli bylibyśmy już na takim poziomie, że realizowalibyśmy jakieś zlecenie, to prawdopodobnie zostalibyśmy zaproszeni przez reżysera, czy to dyrektora teatru, na pierwszą próbę, która zazwyczaj jest czytana. I wtedy my, jako autorzy tego tekstu, czy adaptacji, siedzielibyśmy sobie spokojnie i przysłuchiwalibyśmy się, jak nasz tekst nabiera życia w ustach profesjonalnych aktorów. Wtedy robilibyśmy sobie notatki, odpowiadalibyśmy na ewentualne pytania ze strony całej obsady i reżysera i potem po powrocie do domu nanosilibyśmy nasze ukochane z poprzedniego odcinka korekty. Tak jest. Ale co, jeśli jeszcze, podkreślam, jeszcze, to znaczy, że kiedyś to się zmieni, nie jesteśmy na takim etapie. Jeśli na razie piszemy sobie adaptację w naszym domowym zaciszu dla nas samych, albo na konkurs, o którym przypominam, co wtedy? Ano możemy zastąpić naszych profesjonalnych aktorów domownikami, których mamy w domu i bez wychodzenia z domu możemy ich poprosić o mały wieczór teatralny i odczytanie naszej adaptacji z podziałem na role. Jeśli jest to niemożliwe z jakiegoś powodu, możemy też poprosić naszych znajomych bez wychodzenia z domu, podkreślam, i połączyć się z nimi za pomocą internetu czy telefonu i poprosić ich o odczytanie takiej sztuki na głos, żebyśmy mogli ją usłyszeć. Jeśli to też z jakiegoś powodu nie jest możliwe, to zawsze mamy samych siebie. Tak jest. Odczytanie tekstu na głos, nawet w pojedynkę, pomimo tego, że wtedy będzie bardziej subiektywne, to może się przydać. Dlaczego to odczytanie na głos jest tak istotne? Otóż dlatego, co już powiedziałam chyba na początku odcinka, że bardzo ważne jest to, jak tekst wybrzmiewa, bo przeznaczeniem tekstu adaptacji pisanej na scenę jest to, żeby wybrzmiała na scenie, czyli widz nie będzie siedział przed kartką papieru i wyobrażał sobie to, co czyta.
Założenie jest takie, że to aktorzy mają wypowiedzieć to, co my staraliśmy się w tekście przekazać. I oczywiście reżyser, przygotowując dany spektakl. Dlatego też jest to o tyle konieczne, że rzeczy, które my sobie wymyśliliśmy, siedząc w naszym zaułku, gdzieś w domu, z komputerem, z tą pyszną kawą i herbatą w liczbie mnogiej oczywiście, żeby to wszystko, co my tam sobie wymyśliliśmy i w czasie robienia korekt już nawet, wymyślaliśmy sobie różne wersje, tłumaczenia, obrazy, które nam za tym tekstem idą, żeby to skonfrontować z rzeczywistością. Czyli żeby sprawdzić, czy nasze domniemania wybrzmiewają w tym, co przekazaliśmy. Czyli czy to, co chcielibyśmy, żeby tam się zawarło, czy tam rzeczywiście jest. A nie ma lepszego sprawdzianu niż próba, czy próby nawet w liczbie mnogiej, bo często dopiero przy którymś kolejnym czytaniu coś da się wysłyszeć czy usłyszeć. Zapytacie mnie teraz, co takiego mamy tam usłyszeć czy wysłyszeć? I znowu odpowiem, że to, czego nie da się przeczytać, czyli rytm poszczególnych scen. To, jak te sceny przebiegają, czy mają swoje tempo, czy język sprawdza się i wyrabia się w tempie, które sobie założyliśmy. Czy rytm całości naszej adaptacji jest prawidłowy, czy pulsuje, czy tętni, czy żyje, jak człowiek. Po trzecie, sprawdzamy intencje, bo bardzo często jest tak, że coś, co my sobie wymyśliliśmy i zapisaliśmy w formie jednego zdania, nie wystarcza na to, żeby przekazać, co chcielibyśmy, żeby tam było. I bardzo często jest też odwrotnie. My dopisujemy coś, żeby te intencje dookreślić, natomiast aktor jest w stanie to w przeciągu jednego słowa czy zdania wyrazić środkami aktorskimi. I wtedy my możemy się wycofać i to kolejne zdanie, które jest niepotrzebne, wykreślić na korzyść rytmu. Rytmu naszej adaptacji czy poszczególnych scen. Po trzecie, co możemy jeszcze usłyszeć? Tu się zdziwicie, ale jest to przebieg bohatera. Owszem, przebieg bohatera możemy też zobaczyć oczywiście, czytając scenariusz w ciszy. Jednak kiedy słyszy się już tembr głosu aktora, czy swój, czy znajomych, tembr głosu w poszczególnych scenach, nawet bez jakiejś wyraźnej interpretacji aktorskiej, to układa się to w pewną historię i sprawdza się ten test na to, czy ten bohater jest realny, czy te jego decyzje mają szansę zaistnieć w tak krótkim, długim, czy właśnie w takim czasie. Da się to usłyszeć dopiero na próbie czytanej. Oczywiście wcześniej te próby czytane są poprzedzone procesem naszych korekt w naszym zaciszu z naszymi pysznymi napojami, o czym mówiłam w poprzednim odcinku. Chciałabym na koniec dodać, że tak jak staraliśmy się szukać przyjemności w procesie przygotowania adaptacji, czyli w gromadzeniu materiałów, w analizie tekstu, w sporządzaniu planu wydarzeń, klasyfikacji bohaterów. I wreszcie już w samym procesie pisania i korekt tego, co napisaliśmy, tak i tutaj, w momencie, kiedy po raz pierwszy nasz tekst, czyli coś, co my z taką po prostu dokładnością przygotowywaliśmy przez zapewne długi czas, ma szansę zaistnieć w rzeczywistości, czy to w teatrze profesjonalnym, czy to w domu z mamą, tatą, czy z kolegą przez telefon, czy w pojedynkę. Pierwszy raz ten tekst realizuje się w rzeczywistości i jest to magiczny moment, bez względu na to, czy profesjonalnie się to dzieje, czy w warunkach domowych. Jest to magiczny moment i chciałabym, żebyśmy poza skupianiem się na tym, żeby wysłyszeć jakieś mankamenty, coś, co można poprawić, usłyszeli też to, co jest dobrego w naszej adaptacji, bo na pewno tam jest dużo dobrych rzeczy. I żebyśmy poczuli się dumni z tego, że coś, co stworzyliśmy na papierze, teraz zaczyna funkcjonować. I przygoda z tym tekstem tak naprawdę dopiero się zaczyna dla twórców teatralnych, a dla nas w
wcale nie zbliża się do końca, bo uczymy się przez cały czas, nawet jeśli premiera już dawno za nami. Dlatego też zapraszam Was przed egzemplarze, które niedługo, mam nadzieję, staną się egzemplarzami reżyserskimi. I czytamy. I przyglądamy się przez to czytanie naszemu tekstowi. Pozdrawiam Was serdecznie. Zostańcie w domu.